Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie wiem, wiecie, trochę mam zagwózdkę, co tu zrobić. Tu się niby wszystko grzeje. Poza tymi. Lodowato. Może ja tu zrobię ten ogrzewacz jednak. Może bym potrzebował drogę tu jakąś wybudować. Obecność świątyni coś tam poprawia, to zróbmy może jakieś słowa kapłana. Tu nabożeństwo, tu to. Co tych kurde jest tyle? O kurde, jedzenia nie ma. Dobra, wiecie co, ja tu wyłączę to robienie tych protez. Ale rzeczywiście to robienie protez chyba działa. Z 360 z czego... Bardzo dużo nierobów mamy. Uchodźcy, trzecia fala. Tylko zdrowi, no kurde, no co ja mogę zrobić? Wszystkich ich nie ten. Coś przyniesie przy kapitanie. Teraz już wiemy, przed czym uciekali uchodźcy. Nadciąga wielki mróz. Musimy się przygotować. Naukowcy mówią, że mogą obliczyć nasilenie burzy na podstawie obserwacji. Potrzebują tylko jednego albo dwóch dni, żeby przykuć narzędzia i zamontować je w balonie obserwacyjnym. Ok. No dobra, i co z tego? To co robimy tu? Byśmy potrzebowali 100 tych, 100 metalu. No ilu... Nie wierzę po prostu, ilu chorych. Nie da się ich amputować. Obrońca starej wiary, miejmy go na oku. Dobra, trzeba na pewno kurde, no nie mogę, bo muszę do tego stu dojść, żeby ten generator zwiększyć mu moc. Będzie kicha. Tu są dwa baraki nieogrzewane, jakieś takie. Dużo tego węgla mamy, ale ono też bardzo szybko spada na mnie. Szpital, bo żywisz stuk. Dobra, kurde, zrobię ten szpital. Na razie to nie żywię. Na razie to i tak mam pełno ludzi, którzy nic nie robią. Burza i przygotowanie do miasta. Przetrwaj. What starts?
Kapitan, pewna kobieta powiedziała, no, że słyszała jakieś sąsiedzi. Dobra, będziemy jakieś zasoby, że zyskaliśmy dzięki temu. Kurde, a ci to idą gdzieś? Bo oni gdzieś idą, a ja nie wiem, za ile oni tam dojdą. Dobra, zróbmy tą zupę w końcu. Aha, ale no nie chcę, kurde, tej zupy, bo oni będą... Trawa do pojedynków. Mają prawo do pojedynków i tyle. Dobra, ja ten szpital robię, tylko że ja nie mam tego generatora teraz. Jeden rdzeń parowy potrzebuję. Szpitale będą zatrudniać minus 5 ludzi. Zamarznięty zagajnik. Weźmy zasoby. Śnieżny klif, idź tam. Osada rybacka. Obóz terenowy. O, i ci muszą wracać jak najszybciej. Kurde. Dobra, będziemy mieli dwa szpitale będziemy mogli zrobić. To nam, to będzie spoko. Dobra, ten wytłumiacz węgla, znaczy ten taki młot węglowy się coś zużył troszeczkę. Więc ja tu jeszcze jeden postawię. Dobra, natychmiast otworzę szpital. Dwa dni na wybudowanie go. To mi starczy, bo on zaraz wróci. Kapitanie, grupa młodych mężczyzn zebrała się wokół jednego z domów. Twierdzą, że mieszkający tam rodzina ukrywa u siebie symbole starej wiary. Zabierzmy im relikwie. Dobra. On zginie. Ten człowiek zostanie się zatrzymany w mieście. Kapitanie, przyszedł do ciebie jakiś człowiek, mówi, że jego córka uciekła, kiedy rozrusza się wieś o burzy. Chce pożyczyć sanie zwiadowcy i poszukać dziewczyny. Nie wiem, zignorujmy go, bo nie było chyba zwiadowców, więc nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Dobrze zrozumiałem, czy nie? Tu chyba moglibyśmy teraz znów produkować ten, albo wiecie co, lepiej nie, bo zaraz niech on wróci z tym szpitalem. Kurde, jak nam spada ten. Weźmy zasoby. Dobra, oni mają drewno i mają. Nie wiem za ile jest ta burza, ale zakładam, że jak zwiadowcy nie wrócą do tego czasu, to po prostu zamarzną. Wszystkim zimno jest.
chłodno właściwie. Widzicie, jak oni wydobywają? Ci wystukują, a ci wydobywają, nie? I jeszcze bym takiego młota wyrobił tu. Jednego. Tylko nie wiem, gdzie te ciepłe strefy są. Tutaj. Wrócił ten koleś. Kurde, niech już wraca z tym szpitalem, bo przecież mi tu wszyscy umarli już. Dobra, jest. Czekajcie. Szpital. To się buduje na starym szpitalu? Nie, to się buduje na nowym miejscu. To my go zbudujemy tu. I tu. Rozpracowanie, technologia automatyczna, prototypowanie. Większa moc generatora 3. Dobra, co z tymi szpitalami? Budują się? Jest szpital. Tylko czy to spowoduje, że tu się będą leczyć ci chorzy? Nie wiem, czy jeszcze tych zwiadowców wysyłać. Dobra, mam już ten szpital. Godzin starczy tego. Jeden z naszych ludzi nie żyje. Żarliwa wiara. Kapitan swojego głosowania. Wchodziliśmy od drzwi do drzwi, zbierając i niszcząc symbole starej wiary. To nowy początek. Niech strażnicy wiary ich powstrzymają, ale kogo? Kapitanie. Nie wiem. Nie wiem, kogo powstrzymają, od czego. Trochę to by jakieś dziwne. Najlepsi są ci ludzie z protezami, nie? Trochę będą padać na pewno, to jest pewniaczek. Gdzie ci ludzie wszyscy pracują? Niech mi ktoś wyjaśni, jakich tylu jest. Czy ja mogę na przykład wywalić jakiś szpital zwykły taki, który nic nie robi? Lecznicę zwykłą. Gdzie są lecznice?
Dobra, niech robią protezy, będzie nam ubywać tych niepełnosprawnych. Dobra, wiara. Dom uzdrowień to chyba nie. Dobra, segregacja pacjentów, bo to trzeba, kurde, tu twardo trzeba postępować, bo... Kurde, powiem wam, że nie wiem czemu, ale strasznie dobra, zwiększyliśmy ten i trzeba by było teraz tego balona zrobić, nie? Co to jest? Zużycie węgla przez generator zostanie zmniejszone o kolejne 10%. To na pewno nie, bo to kurde. Skarbiec jest pusty. Jaki skarbiec jest pusty? O co wam chodzi? Trudno chyba, żeby ich puścić, no niech idą może. Tu niedaleko mają. Głęboka jama, kryjówki w śniegu. Poziom czwarty. Aha, bo ja jestem na poziomie czwartym tego generatora. No to może poziom trzeci zróbmy. To jest tylko minus 70. Każmy strażnikom wiary przywróci porządek. Zbuntowany kaznodzieja przemawia na ulicy. Wokół gromadzi się tłum gniewnych ludzi. Są gotowi go bronić. Ufam swoim ludziom. Dobra, kaznodzieja może zginie, no niech zginie. No i co z tymi chorymi? Coś nie chcą ich leczyć za bardzo. Czy ich mam tu gdzieś segregować? O kurde, jak się poleczyli od razu. No i wszyscy są zdrowi. To mi się podoba. Kapitanie, grupa wiernych starła się z kaznodzieją i jego zwolennikami. Spuścili wielu z nich takie tęgielanie. Klecha, otrzymawszy potężne ciosy, został przekazany w ręce strażników wiary. Znaleziono przy nim zaadresowany do ciebie list. Kapitanie, wierzę, że czynisz to, co uważasz za słuszne. Nie skazuj jednak naszych dusz na potępienie, próbując ocalić nasze życie. Bądź naszym przywódcą, nie pasterzem. Odnajdź się na wiarę i drogę w sercu, coś tam. Przerabiaj drewno na węgiel. A jak to się robi? Rzeczywiście coś takiego było, ale już nie wiem, jak się robi przerabianie drewna na węgiel. Węgiel nam się kończy właśnie.
głodna matka. Generator się wyłączył. Zamieszki wywołane kradzieżą żywności. Wiecie co, tu by się coś przydało. No bo dobra, wydajność generatora wzrosła. Dodatkowi zwiadowcy, baza terenowa. Ciekawe co za baza terenowa. To może tam można kopalni, przy kopalni węgla zrobić bazę terenową. Pamiętacie, było tam coś takiego. Dobra, trochę im zimno w pracy jest. Bez przesady. Dobra, co oni tu mają? Na skraju śmierci, ci ludzie ledwo... Zabierzmy ich ze sobą. Zbadaj. Zabierzmy rannych do miasta. No i kurde, tyle i porobieni. Patrz na zadania, musisz mieć szkła... Opracuj technologię balon szkła. Aha, no to dobra, no ale to muszę? Myślałem, że ta zima i tak przyjdzie. O fuck, czekajcie, bo ja mam... Gdzie jest jakaś kolejna lecznica, którą mógłbym wyłączyć, bo to muszę wyłączyć jakąś jeszcze. Czemu oni nie... Obiekt... Aha, jest o tej porze zamknięty. To niedobrze. Kurde, jak szybko schodzi ten. Zło wróżbni pijacy. Do wytrzeźwienia, ale i... Dobra. To znów mamy 61 chorych. Baza terenowa. O! Fajnie, fajnie, dobra.
Dobra, mamy tu trochę więcej tych. W tamtym baraku nic nie chcę robić, bo jest za zimno. To jest barak śmierci, najzimniejszy w całej krainie. Nikt nie chce w nim robić. Dobra, i możemy jakieś prawo wprowadzić. Co myśmy tu wprowadzali ostatnio? Nie chcemy zmiany żadnej awaryjnej, ale z tych wiary to już kuchnie polowe, to już nie ma co. Dom uzdrowień. Dwie kuchnie polowe. Nie wiem, dobra, zróbmy kuchnie polowe, niech robią. A czekajcie, bo mamy generator jeden, nie? Tu by się przydało gdzieś kuchnię polową zrobić w takim razie, bo jak tu tak zimno jest. Zwłaszcza, że tu te dwa budynki są jakieś niedogrzane. W miejscu pracy, no to tu jest najwięcej miejsc pracy, tylko trzeba tę kuchnię polową. No, ci robią te? No i co, i oni to zrobili, te? Przejdź do bazy terenowej. Ilu? 10 robotników. Aha, to nie mam 10 robotników, bo skąd? Kurde, no skąd ja mam wziąć 10 robotników? A ci niby robią te protezy, nie? I co, jak mam 54, to zaraz będę miał mniej tych? Otwórz nowy szpital. No dobra, otworzę nowy szpital. Nie wiem, kto tam będzie pracował w tym szpitalu. Wiecie, gdzie ja tą kuchnię polową zrobiłem? Tu. No to są. Nie pracuje. Aha, bo ona w noc nie pracuje, dobra. Co, znów nie ma jedzenia? Kurde, muszę te zwykłe szpitale. Lecznica, wybórz. Lecznica, wybórz. Szpital Max. Szpital Max. Bo ja tu mam tych lecznic strasznie dużo. No nie wiem, nie wiem jak w tym szpitalu. Czekajcie, bo jak to wygląda z temperaturą. Kurwa, on jest poza tym. Poza tą strefą głupią. Nie no, nie jest kurde poza strefą. Dobra, postawię tu i tak jeszcze jeden generator. Ulepsz baraki na domy, pomogą jak mróz przyjdzie. No tak, ale jak to zrobić, surowce? Dobra, to niech się to robi. Co tu jest? Aha, rozkładają obiekt.
Kapitanie Plenak, o już nas poinformował, już po coś podonosili. Zmuśmy ich do pracy, żeby się nie modlili. Zmniejsza się nadzieja, ale nasza nadzieja już nie ma, nigdy się nie zmniejszy, bo jest najlepsza na świecie. Dobra, tu są te takie terenowe i do tego potrzebujemy 10 robotników. Miejsce na zasoby prawie pełne, no to dajemy, żeby się trochę więcej węgla zużywało i będzie git. Opieka medyczna, opracuj technologię, aha, mieliśmy te balony opracować. Patrzcie, jak się zmniejsza liczba inwalidów. Co się dzieje, mieszkańcy? 25 stali. Dobra. Gdzie są te balony? To nie będzie eksploracja. Szybsze oddziały terenowe, ulepszenie, dodatkowe balony i szkła. O kurde, 100 żelaza, to nie mam tyle na jeszcze. Miałem przed chwilą, aha, bo oni zużywają je ciągle. Czemu mi zginęło jeden ten, jeden oddział? Ktoś coś wie o tym? Było napisane? Czy mi się w jakiś sposób zwiększa liczba pracowników z uwagi na to, że... nie wiem, że... A nie robisz tego, co drewno na węgiel ziemią, bo drewna cały czas nadwyżka. Bo drewna nie zużywam, dlatego jest go nadwyżka. Jakbym go zaczął na węgiel zużywać, to pewnie by mi zaraz się straciło całe. Gdyby się czwarty szpital przydał. Walka o zapasy. Jakie zapasy, jak jest bardzo dużo tego jedzenia, całkiem sporo. Jakąś wiarę nową. Ale ja nie chcę domu uzdrowień robić. Idea, adaptacja. Dobra, dajmy tą zupę, ale nie będziemy jej robić. Strasznie w nocy spada ten. Tu rozkłada zapasy. Wszyscy dostaną je drewno. Zasobów, drewno. Dobra. Do ilu spadła temperatura? Dobra, 780 zasobów drewna, a mam 20. Nie, chyba nie zdążę tego tak. Otwórz nowy szpital. Kurde, no nie otworzę. Obiecuj, że chorzy będą leczeni. No to tyle mogę zrobić co najwyżej. No ale leczę tych chorych bez przesady.
Kurde, temperatura spadnie o jeden poziom. O jeden, jeszcze o jeden, jeszcze o jeden. To ile to będzie razem? Bo będzie trzeba przeciążyć ten reaktor. No tyle drewna nie wydobędziemy. Znaczy wiecie. Awaryjna, podpiszmy w razie czego. Mieszkańcy są wściekli. Kapitanie, mieszkańcy są wyjątkowo niezadowoleni z swoich rządów. O kurde. Chyba przesadziłem lekko. Się robi. Ja pierdziele. To już nie wiem, co mam teraz zrobić. Zmniejsz niezadowolenie do 75. Zbierz dla mieszkańców 780 jednostek drewna. Zebrałem. Wzrasta nadzieja. Uratowano ocalałych. Niech Bóg ma ich w swoich opiece. Poprawki, obozy terenowe. Opracuj technologiczny regulator przeciążenia. Oh fuck, 30 drewna. Nie mam tyle. To będzie kurde ciężka zima, coś czuję. Te obozy terenowe to jest taki myk, który by nam mógł pomóc, tylko nie wiem jak to zrobić za bardzo. Jesteśmy w stanie wygenerować ten obóz, kurde, 40 drewna potrzebuje, no. Żywność. Zbierz co najmniej tygodniowy zapas racji żywnościowej dla każdego, łącznie 2-2. O kurde. A na ile mam na to dni? Da się to jakoś wyłączyć? Jak zupa strocin. No wiem, że jest coś takiego jak zupa strocin. Jest w ogóle zupa. Praise our inspired leader. You may retire for the night.
No jeszcze spadnie temperatura, to już się nie, to ja już nie dam rady po prostu. Nie mam już zupy strocin, dłuższe zmiany. Nie, da, zadowolenie jest zbyt duże. Nie wiem jak to zrobić. O fuck, generator się wyłączył. Chyba będzie zgon. Nie jestem w stanie już nic teraz zrobić z tym. Miasto w trakcie burzy. Burza. Burza spada na miasto. Kurde, zimno stanie. Nasze miasto musi przetrwać. No ciekawe jak. Ten generator kurde nie działa. Lodowato, zimno. Dobra, to niezadowolenie nam spada. A będą polować w tym czasie, czy nie? Kurde, czemu nie pracuje? Bardzo zimno. Nie rozumiem, czemu tu są dwa ogrzewajki, a on nie chce pracować. Zaraz zamarzniemy, fuck. A ci nie dotarli przypadkiem na ten... Trzech nie żyje. Chyba będzie ciężko, bo zaraz generator nam właśnie padnie i dupa. Minus 100, ja jebę. Ile to ma trwać tydzień? Chyba nie damy rady, wiecie? Piecyki ogarnij w ogrzewaniu. A co mi te piecyki dadzą, jak one z... Ja nie mam węgla, żeby ogrzewać. Teraz to w ogóle jedzenia też nie mam. Aha, piecyki, żeby ogrzewać kuchnię może. Czemu nie wynaj... Aha, bo oni mi teraz nie wynajdą tego, bo kurde... Bo co, zamarzli? Mam 86%, no ale... Znów koniec węgla. Dobra, stal mi nie jest do niczego potrzebna.
mogę tu wsadzić tych. Drewno mi nie jest do niczego potrzebne. To drewno mi nie jest do niczego potrzebne. Tu wsadzę. Co tam jeszcze, powiedzcie mi, nie jest potrzebne? Nie pracuje, no ale jak nie pracuje, to po co mi taki szpital, który nie pracuje? Lecznica. Nie wiem, czy to się da, kurde, uratować takie miasto. Ty, a ja bym mógł, kurde, robota kuchennego. No nie mogę, bo go nawet nie mogę, kurde, na... Nawet go nie mogę, wiecie. Bo te roboty pracują w zimę, nie? Nie ma problemu. Jedzenia też nie zrobią. To ci ludzie zdechną z głodu i tyle. Ile to tak będzie trwało? Jeszcze zimniej. Dobra, co mi się zrobiło? Ogrzewanie kuchni, tak? Czyli jestem w stanie kuchnię ogrzać. Dobra, robią żarcie. Co tam jeszcze było, ja mówiłem? Dobra, jeszcze węgla wydobycie możemy spróbować zwiększyć i nie wiem, co nam to da. Dobra, jedzenie zaczęli robić. Jedno co dobre. Dobra, ci z fabryki też nie są do niczego potrzebni już. Teraz tylko węgiel. Przez cały tydzień węgiel i nie wiem, co tam jeszcze. I węgiel. Chyba automatem pracuje, nie? Więc nie potrzeba nawet grzać. To jest szpital? Czy kościół? Szpital ogrzejmy, szpital ogrzejmy i szpital ogrzejmy. To może zacznę. Dobra, połowę żeśmy już ukatrupili. Jak zimno, to mogą sikać. Lecznicę rozłóż. Lecznicę rozłóż. Jakieś drewno przynajmniej będzie. Mszę zróbcie. Niech se procesję walną. Chyba i tak nie mają z czego już robić tego jedzenia.
Są tu jeszcze jakieś lecznice czy coś? Co to jest? Hangar myśliwych. Nie pracuje, bo jest zamarznięty. Kurde, padają jak muchy, powiem wam. Czy z głodu, czy... czy z zimna. Generator się wyłączył, no się wyłączył, bo nie ma węgla w nim. Ale to jest dziwne, że tak powoli spada i jeszcze węgiel się zużywa. To się wyłączył, czy się nie wyłączył? Jezu, jeszcze się zimniej. Burza, musimy być silni. Wykonałem obliczenia, opierając się na nowych danych. Burza minie za kilka dni, ale tuż przed jej końcem temperatura drastycznie spadnie. O Jezu, panika się zaczyna szerzyć. Okej, racjonalizacja wydobycia węgla. Ocieplanie placówek medycznych. Kurde, nie mamy tych. Trzeba było troszeczkę. Kurde, no ten hangar myśliwych to i tak nie pracuje. Co tu zrobić? Ocieplanie domów. Nie mógł domy pobudować, ale nie mam tyle tego, nie mam tyle materiałów, nie? Dom, 25 stali. Żeby to nie zamarzło. Sakra jest. Dobra, dalej nie wiem co od... Ocieplanie, 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 ogrzewanie, zwiększenie zasięgu generatorów. Dwie jednostki. Dasz radę. No może dam radę, nie? Surowce. Ocieplanie domów. Jak na razie jedno jest dobre, że coś nam jedzenia nie brakuje. Nie wiem w jaki sposób to się dzieje, ale to się zaraz skończy. 80 potrzebujemy tego. Ja bym tu jeszcze przyleciał i zobaczył co tu jest. Nie pracuje, bo co, bo za zimno jest? O, fuck. Dobra, szpital, brak, brak, brak. Sorry, nie ma już szpitala.
pub, nie pracuje. No to jak nie pracujesz, bo ci jest za zimno, to cię wyłączam. Strażnicy wiary, niech se na razie pilnują tej wiary. Ci jeszcze coś tu wynajdują. Ci już tej żywności i tak nie zrobią. Co to jest? Hangar myśliwych, ci już też nie pracują. Hangar myśliwych, ci już też nie pracują. Koniec, 10 jeszcze zostanie, żeby mógł umrzeć. Dalej nie wiem, co tu zrobić. Aha, ten dom na 80. To czekam, aż będę miał 80 stali, jeśli w ogóle mi się uda mieć. To nie jest powiedziane, że ja będę w stanie w ogóle 80 stali mieć. Tak pijdzi, że to kurde. 10 nie żyje, poważne odmrożenie, dobra. Niech spoczywają w pokoju. Tylko te roboty tu będą pracować i wydobywać jeszcze ten węgiel. Nie wiem, na co on idzie w ogóle. Dobra, to już można wyłączyć. To i tak nic nie dają te. Moim zdaniem. Tak wszędzie jest lodowato. ...57 węgiel na godzinę teraz zużywamy. Kurde, jak padają 214. Bo to nawet działa. Czy nie jest tak źle, jak myślałem. No ale 140 węgla, kurde, no nie mogę na to pozwolić. 115. W ogóle nie są głodni, to mnie zastanawia, jak to działa. Kurde, słońce! Koniec burzy to będzie? Widzę jakieś słońce. Może kurde za umiarkowane odmrożenia.
Praca ustaje, lęk przed burzą. Kapitanie, większość ludzi opuściła swoje miejsca pracy, by zostać w domach i z rodzinami. Działają tylko placówki medyczne. Miasto wstrzymuje oddech. Musimy... Placówki medyczne, tak? To nie wiem, nie widzę, gdzie te placówki. To ja wyłączam te. Gdzie te automatony są? Niezadowolenie. Chyba trzeba jakąś mszę odprawić. Jest to słońce? Koniec burzy. Jest! Mocarz! Kurde! Wybawca. Udało się, przetrwaliśmy najgorsze, przeżyjemy. Nie wierzę, że to koniec. Ja pierdzielę, jaka burza. Przetrwaliśmy. Ach, co to była za przygoda. Byliśmy bandą bezbożników wyrzuconych ze swojego schronienia. A to ja tak budowałem chyba, wiecie? 80 dusz pozbawionych celu. Yes. Najpierw postanowiliśmy zacisnąć pasa. Żywiliśmy się wodnistą zupą. No tak wcale nie było, bo ja karmiłem dobrze ich. Z każdym dniem było coraz trudniej. Czy to jest moja budowla? Ja miałem to takie coś do wykopywania. Powiedzcie mi, czy... Tak, to jest to moje, no. To jest moje miasto. Potępienie niewiernych. Czujni strażnicy wiary. W walce o przetrwanie. Te tutaj takie outposty mi nie wyszły. Posunęliśmy się zbyt daleko, co? Wiara przerodziła się w fanatyzm. Miasto przetrwało. Ale czy było warto? No jasne, że było. Błogosławione miasto Nowy Londyn. 202 dusze, minus 30 stopni. Nowy Londyn Boży. Haha, Londyn Boży. Dostępna nowa opowieść. Wybierz scenariusz. Nowy dom, główna opowieść. Arki. Scenariusz niedostępny. Odblokuje się 20 dni. Arki. 20 dnia dostępne. No to może te arki później, ale to nie dzisiaj, nie? Nieźle. Fajne, całkiem mi się podobała ta przygoda i to, że można jeszcze jakieś inne scenariusze zagrać, myślę, że to spróbujemy sobie później. No i za pierwszym razem udało nam się przejść. Co tak jak mówię, gdy była ta wersja taka próbna tej gry, ta wczesna taka kilka miesięcy temu, to się tak nie dało, to mi ciągle wszyscy umierali, wiecie, z głodu ten. Były takie, no tak dużo było takich momentów, że się wpadało nagle w pułapkę, już się nic nie dało zrobić, nie? Strasznie to niezadowolenie rosło. A może dlatego, że dzieci wysyłałem do pracy. No to może dlatego. No mi się podobało.